Cześć, dzień dobry, Kuba Dobroszek, My Company Polska. Witam po raz kolejny z Krakowa, a tym razem moim gościem jest pan Mariusz Borkowski, dyrektor do spraw marketingu i PR Polfa Tarchomin. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie bardzo miłe, ale temat, o którym między innymi będziemy rozmawiać, niekoniecznie tak bardzo miły jest, bo chciałbym z panem porozmawiać o wypaleniu zawodowym. To jest kwestia, którą na łamach naszego miesięcznika poruszamy bardzo często, ponieważ dostrzegamy ten problem. Czy pana zdaniem, jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, należy już bić na alarm? Absolutnie tak. Ja poza tym, że jestem dyrektorem marketingu, to jestem lekarzem i o tym problemie wypalenia zawodowego bardzo dużo mówimy na łamach naszego portalu tzf.health, dlatego że lekarze nie tylko są przepracowani, ale przede wszystkim wykonują ciężką i często, jak szczególnie w medycynie rodzinnej, powtarzalną pracę, co po wielu latach prowadzi do absolutnego wypalenia zawodowego. To mamy lekarzy. Jakie jeszcze grupy zawodów są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe? Ja myślę, że każda grupa zawodowa, dlatego że nawet jeżeli spojrzymy na lekarza kardiochirurga, który wykonuje bardzo skomplikowane zabiegi, to z jego perspektywy te zabiegi jednak mimo wszystko są powtarzalną procedurą. W przypadku każdej grupy zawodowej jesteśmy przeciążeni pracą, jesteśmy przeciążeni stresem i bardzo często to wszystko może prowadzić do tego, że tracimy tą radość obcowania z drugim człowiekiem, a to już wszystko prowadzi do tego, że zaczynamy nie lubić tej pracy, zaczyna nas druga osoba denerwować. Na też sytuacja gospodarcza, polityczna czy sytuacja związana z geopolityką powoduje, że bardzo często się boimy i martwimy o swoją przyszłość. Więc te wszystkie rzeczy są stresogenami, które prowadzą do właśnie wielu różnych problemów, które możemy mieć w swoim życiu zawodowym. O wypaleniu zawodowym coraz częściej mówi się w ostatnich miesiącach. Jako taką przyczynę tego zjawiska podkreśla się izolację, która była konsekwencją pandemii między innymi. Jakie jeszcze czynniki mają wpływ na to, że wypalenie zawodowe stało się tak dużym problemem? Ja myślę, że to, co powiedziałem też wcześniej, są to czynniki związane ze stresem. Jeżeli i monotonią tak naprawdę, bo jeżeli wykonujemy monotonną, podobną czynność, to tracimy pewne naturalne bodźce do tego, żeby dokonywać jakiejś zmiany. Druga rzecz jest związana ze stresem. Jeżeli po prostu non stop jesteśmy bodźcowani różnymi czynnikami zewnętrznymi albo wewnętrznymi, w przypadku lekarzy na przykład jest to stres wynikający z wykonywania usługi medycznej, która każdy jest inny i może ta usługa medyczna inaczej działać, czyli możemy pewne rzeczy nie zauważyć, bo mogą być różnego rodzaju maski danych chorób, które powodują, że możemy tego pacjenta nie zdiagnozować, albo bardzo często ci lekarze empatyczni bardzo często przeżywają w czeluściach domowych to, czy ten zabieg poszedł dobrze, czy niedobrze, po prostu się martwią. I to wszystko może powodować właśnie do tego, że coraz trudniej nam do tego, żeby jakoś resetować się. Kolejne czynniki są związane z naszym życiem domowym. Jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi w domu, nie mamy partnera, z którym możemy porozmawiać, z którym możemy się trochę wyżalić czy wypłakać, to powoduje, że te wszystkie rzeczy nawarstwiają się. A co za tym idzie, też problem z używkami, który mamy olbrzymi, nie tylko w naszym kraju, ale jeżeli spojrzymy na ilość sprzedawanych tych drobnych opakowań alkoholu, tak zwanych małpek, w różnego rodzaju sklepach, to pokazuje, jak duży problem jest w polskim społeczeństwie właśnie ze stresem, który jest tym czynnikiem tak bardzo mocno wpływającym na nasze jakby zachowanie zawodowe i to się przekłada potem na nasze relacje po prostu z klientami. Bardzo ciekawe jest to, co pan powiedział o tych wykonywaniu monotonnych czynności, bo takim popularnym zjawiskiem też, o którym się ostatnio mówi w kontekście prowadzenia biznesu, jest automatyzacja i upraszczanie, czy też automatyzowanie pewnych procesów właśnie takich bardzo powtarzalnych w firmach. I znam środowiska, które biją na alarm, że to jest odbieranie pracy człowiekowi, że ta sztuczna inteligencja zacznie się panoszyć w tych firmach. Tymczasem z pana słów wynika, że to nie tylko jest usprawnianie procesów biznesowych, ale paradoksalnie właśnie zadbanie o tego pracownika.
Moim zdaniem automatyzacja jest trendem, od którego ciężko nam odejść z wielu powodów. Bardzo często problemem jest pozyskiwanie wysoko kwalifikowanych pracowników, nawet do czynności powtarzalnych. Dlatego, że współczesne urządzenia od small biznesu po duże, że tak powiem, zakłady przemysłowe wymagają pracownika, który jest absolutnie wychowany i wykształcony w obsłudze danego urządzenia. W związku z tym tak łatwo jest o uszkodzenie. Ja byłem zaskoczony, jak byłem zdziwiony, że na przykład w dużym gospodarstwie rolniczym pewne czynności są też automatyzowane, a te najbardziej skomplikowane wykonywane są przez właścicieli firmy. Państwo specjalizujecie się nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale w małych przedsiębiorstwach. W związku z tym ja byłem bardzo mocno zaskoczony, że w tym małym przedsiębiorstwie właściciel zajmował się wykonywaniem pewnej pracy, która mogła być według mnie wykonana przez osobę o niższych kwalifikacjach. Uzyskałem odpowiedź, bo zadałem to pytanie i uzyskałem odpowiedź: słuchaj, jeżeli ktoś by tą czynność wykonał nieprawidłowo, to straty, jakie są wynikające z naprawy urządzenia, idą w setki tysięcy złotych. W związku z tym ja wolę wykonać tą czynność samodzielnie, niż narażać firmę czy swój biznes na tego typu straty. W związku z tym ja z jednej strony zgadzam się, że dobrze by było, żebyśmy wszyscy mieli pracę, z drugiej strony jest bardzo ciężko pozyskiwanie osób, które mają świadomość wykonywanej pracy i coraz trudniej pozyskiwać po prostu pracowników kwalifikowanych, niezależnie od stanowiska. W kontekście wypalenia zawodowego też bardzo często pada takie hasło jak well-being, mam wrażenie, że bardzo modne w ostatnich miesiącach, i dbanie o dobrostan psychiczny pracowników. Rozmawialiśmy nie tak dawno z pewnym polskim startupem, który tym dbaniem o dobrostan pracowników właśnie się zajmuje, i tam padła taka teza, że dbanie o dobrostan psychiczny pracowników, jak również wszelkie działania mające na celu realizować te cele well-beingowe, już niedługo staną się w firmach takim standardem jak zasady BHP. Czy pan się zgodzi z tym? Absolutnie tak, dlatego że w chwili obecnej pracodawca moim zdaniem nie tylko powinien zapewnić podstawowe narzędzia do pracy. W niektórych stanowiskach może to być samochód służbowy, może to być telefon, nie wiem, komputer, czy miejsce pracy. Coraz bardziej to miejscem pracy staje się nasz dom, ale też przede wszystkim powinien zadbać o to, żeby dbać o właśnie ten dobrostan pracowniczy, czyli żeby pracownik miał możliwość troszeczkę odreagowania, czyli żeby się nauczył korzystania z sposobów, które mamy, w jaki sposób po prostu mniej się stresować i bardziej nabierać dystans do tego, co się dzieje wokół nas. To jest niesłychanie trudne, bo dotyczy to na pewno i pana, i mnie. Jesteśmy poddani olbrzymiej presji i cały czas, jak się tego nie nauczymy. Zresztą jest taki znany izraelski pisarz właśnie Harari, który te piękne, wspaniałe książki o technologii i jednocześnie w kontekście socjologii umieszcza, to tam Harari bardzo często mówi jako pracy nad sobą, czy medytacji, jako formie poznania siebie, a tym samym w jakiś tam sposób ochrony siebie przed zalewającą nas technologią. I wydaje mi się, że wszystkie te etapy, gdzie firmy starają się zapewniać czy dostęp do sensownie wykonanego wysiłku fizycznego, to też nie chodzi o to, że teraz mamy wszyscy maratony biegać, bo nie o to chodzi. Ironmany są bardzo popularne ostatnio. No i to jest, myślę, że drugi problem, że my działamy w skrajności. Jesteśmy jako menedżerowie przygotowani do tego, że albo coś wykonujemy bardzo mocno, to tak samo ten dobrostan staramy się wykonać jeszcze mocniej. Uważam, że ta moda, szczególnie panów w moim wieku, na to, żeby robić ten Ironmany, jest moim zdaniem niewłaściwy, bo to jest kolejny cel, kolejne zadanie, jakie jest do wykonania, i to nie jest zdrowe. Zdrowy jest umiarkowany wysiłek fizyczny, taki, który daje nam po prostu poczucie obcowania z naturą, z innymi ludźmi. Ja na przykład w firmie, którą reprezentuję, czyli Polfa Tarchomin, TZF Polfa, wprowadzamy bardzo mocne propagowanie właśnie odpoczynku przez sztukę. Nie musimy medytować, ale możemy pójść do muzeum
możemy spędzić tam chwilę czasu, to nie chodzi o to, że mamy się znać na kulturze, być historykami sztuki, chodzi o to, żeby spędzić tam czas trochę ze sobą albo z bliskimi i w ten sposób troszeczkę się odseparować od stresogenów zewnętrznych i bardzo mocno to wśród naszych pracowników też propagujemy. To bardzo ciekawe. Pierwszy raz się spotykam z takim działaniem właśnie pro-benefitowym, nazwijmy to. My jako firma, jako jeden z elementów naszej komunikacji, strategii jest właśnie współpraca z instytucjami kultury. Wszystkie wydarzenia, które kierujemy do lekarzy i nie tylko, umieszczamy w instytucjach kultury i tym samym staramy się te instytucje odczarowywać dla, że tak powiem, przeciętnego Kowalskiego. I wydaje mi się, że taki pozytywny snobizm na kulturę jest czymś, co mamy, wydaje mi się, że jest takim cudownym sposobem na odpoczynek i odpowiedź ze strony lekarzy, którym to proponujemy i pokazujemy, jest naprawdę cudowna, bo pokazuje, jak w prosty sposób możemy nabrać pewien dystans i trochę odpocząć, no bo umówmy się, medytacja, jakieś inne zajęcia typu yoga, coś bardzo często dla wielu osób jest odstraszające. Ale tak. Pójście do instytucji kultury wymaga maksymalnie trochę czasu, ale nie wymaga jakiejkolwiek trudności. To wystarczy pójść, a nawet cena nie jest aż takim problemem, bo zawsze państwowe muzea w Polsce mają jeden dzień, który jest bezpłatny, więc może również czynnik finansowy tu nie działa. Ten well-being i dobrostan psychiczny, o którym tyle mówimy, też jest bardzo ważny w kontekście takim benefitowym, bo to już nawet z badań wynika, że dla pracowników czy dla kandydatów do pracy takie benefity jak praca zdalna czy karta multisporta osławiona przestały mieć znaczenie, a bardzo ważna jest właśnie taka opieka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne czy nawet well-beingowe działania w stylu dostępu do psychologa. To jest absolutnie też bardzo ważne, bo bardzo często w Polsce mamy problem z tym, że czekamy z wizytą u psychologa lub u psychiatry, bo zaburzenia lękowe są coraz częstsze, zaburzenia depresyjne, gdzie pacjenci bardzo często nie mają w ogóle świadomości, czy pracownicy, że mogą mieć takie załamania psychiczne. One powodują, że nie tylko nie jesteśmy efektywni, ale przede wszystkim długoterminowo szkodzimy swojemu zdrowiu, a zdrowie psychiczne przekłada się potem na nasze zdrowie fizyczne. W związku z tym dostęp do właśnie psychologa czy opieki psychiatrycznej moim zdaniem jest jednym z kluczowych czynników, z którymi powinniśmy mieć do czynienia, dlatego że coraz trudniej nam żyć w dzisiejszym społeczeństwie. Kiedyś, kiedy mój tata wyjeżdżał w delegację, to właściwie słuch zaginął na tydzień, no bo gdzieś tam można było się połączyć telefonicznie, telefon no tak. Stacjonalny, ale zawsze mógł mieć wyjście właściwie. Nie było kontaktu, co jest zresztą po części bardzo dobre. W chwili obecnej jesteśmy bodźcowani cały czas. Właściwie nieustannie telefon do nas dzwoni, cały czas są wiadomości i dlatego też zachęcam do korzystania właśnie z tych aplikacji wellbeingowych, jak na przykład w Apple w telefonie mamy możliwość włączenia skupienia, wyłączenia powiadomień, tak żebyśmy po prostu trochę nabierali dystansu, ale z drugiej strony ja widzę, jak wielu ludzi ma problem z byciem w ciszy. Bardzo wielu ludzi nie potrafi wytrzymać 3 minut w kompletnej ciszy. To prawda. I to jest już, uważam, że coś jest nie tak. Jak wystarczy wyjechać gdzieś do lasu i spróbować zabrać telefon. Ja niedawno byłem w ambasadzie amerykańskiej, gdzie jest zwyczaj zabierania telefonów. Ja się czułem, jakby mi ktoś zabrał część mojej, że tak powiem, mojego ciała. No nagle nie mam kontaktu z telefonem. I pół godziny braku kontaktu z telefonem było dla mnie przeżyciem strasznym. I wtedy zdałem sobie sprawę, jak niestety technologia poszła ten krok za daleko, że faktycznie ja już bez tego telefonu faktycznie nie funkcjonuję. Co też jest czynnikiem, który może wpływać na mój well-being. Czy jak wstajemy rano, to co robimy? Powinniśmy wypić sobie jakiś płyn, wodę najlepiej, rozbudzić się, nacieszyć się życiem, a pierwsze co robimy zwykle, to bierzemy telefon. Ja wiem, kiedy znajomi wstają, bo widzę, że lajkują, prawda, tak. Na Instagramie.
Chciałbym zakończyć takim poradnikowym, może bardziej pytaniem, mianowicie jakie takie pierwsze symptomy czy objawy powinny nas zaalarmować, że być może zbliżamy się do tego wypalenia zawodowego? Dla mnie takim czynnikiem jest to, że zaczynają nas denerwować właśnie kontrahenci czy pacjenci, że zaczynamy wyjście do pracy traktować jako nieprzyjemną rzecz, jako stres, że nie potrafimy odpoczywać, bo mamy weekend, a my cały czas myślimy o tym, co się dziać będzie po zakończeniu tego weekendu, że tracimy pewną naturalną radość, no i gdzieś tam możemy nadużywać po prostu alkoholu w celach nie do końca rekreacyjnych, tylko w celach takich, żeby się relaksować, a to jest kompletnie błędna droga, bo nie prowadzi do relaksu. Mhm. Tak więc warto się obserwować, nie należy bać się prosić o pomoc. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem serdecznie był pan Mariusz Borkowski. Dziękuję serdecznie.